Sylwia Jarmokiewicz, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie programu z cyklu Kwadrans Ratusza. Dzisiaj w studiu goszczę panią naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, panią Agnieszkę Chrząszcz. Dzień dobry, witam w naszym studiu. Dzień dobry. Jesteśmy na przeddzień majówki, weekendu majowego, na który myślę wszyscy czekamy. To jest taki moment, kiedy możemy odetchnąć od tej codzienności, od pracy i spełnić się też duchowo trochę. Majówka w Inowrocławiu upłynie pod znakiem właśnie kulturalnym, ale też będzie coś dla ducha, będą wydarzenia patriotyczne. Weekend majowy to nie tylko wydarzenia muzyczne, wydarzenia, na które czeka młodzież, bo przecież Junior Stress i koncert Grupsona to najbardziej oczekiwany dzień tego długiego weekendu majowego, na który jesteśmy nastawieni, że przyjedzie tutaj cała młodzież z regionu naszego. To także 1 maj, 2 maj i 3 maj. 1 maj, czyli wydarzenia w muszli koncertowej Parku Solankowego, koncert Towarzystwa Śpiewu Halka oraz koncert zespołu Stara Szkoła. 2 maja to tak naprawdę event skierowany dla milusińskich. To Madagaskar Party z wszystkimi postaciami z popularnej bajki Madagaskar. Będzie Król Julian, także będzie można sobie zrobić zdjęcia. Będą konkursy, będą eventy związane z tym, że jest to również Dzień Flagi. Także będziemy rozdawać chorągiewki, no będzie dużo. Czyli będzie to taki piknik rodzinny, można powiedzieć. Będzie to w formie pikniku rodzinnego, na który zapraszamy całe rodziny. To 2 maja. 3 natomiast maja koncert w ramach Inowrocławskiego Lata Muzycznego, Orkiestra Dęta i KS Solino pod dyrekcją dyrektora Piotra Barczaka. A także 3 maja o godzinie 20 w kościele pod wezwaniem świętej królowej Jadwigi nadzwyczajny koncert z okazji 3 maja, czyli święta Konstytucji. Wszystkie imprezy są bezpłatne, zapraszamy serdecznie, wstęp jest, jak już wspomniałam, wolny. Znany jest też kalendarz Święta Miasta, czyli dni Inowrocławia upłyną również ciekawie pod znakiem wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych, takich właśnie eventowych. To drugi weekend czerwca. Tak, 13-14 czerwca. Rzeczywiście zmieniła się formuła. Dni Inowrocławia przybrały nową formę. Zmieniło się też miejsce, bo będzie to teren Aeroklubu Kujawskiego. I 2 dni koncertowe, czyli tak jak już wcześniej mówiliśmy, 1 dzień dla osób troszeczkę starszych, 2 dla młodzieży. W 1 dniu wystąpi grupa Wej. Grupa Wej, której jeden z muzyków, tak naprawdę chirurg z Bydgoszczy, zaprzyjaźniony z Krzysztofem Krawczykiem, bowiem to on uratował mu życie podczas wypadku pod Bydgoszczą. Dlatego też wystosowaliśmy zaproszenie zarówno do tej grupy, jak i do pana Krzysztofa Krawczyka, naszej drugiej gwiazdy. Być może panowie opowiedzą też krótko o tej historii, o tym, jak warto ludziom pomagać. Tego samego wieczoru będzie też zabawa taneczna w formie biesiady. Dlaczego biesiady? Dlatego, że będzie zespół Disco Polo, zespół Bayerful. Znane wszystkim, myślę. Tak, myślę, że nie trzeba tutaj mówić o... O repertuarze w ogóle, bo to przecież znane utwory, które nucą zarówno i młodzi, jak i starsi, bo to już zespół międzypokoleniowy. Tak, ogromna liczba płyt, które sprzedali, 16,5 miliona, to są i robią rekordy. Karierę w Chinach. I robią karierę w Chinach, tak, tak, tak. Czyli wszystko to 13 czerwca, 14 czerwiec, nastawiamy się na młodzież, oczywiście zapraszamy również wszystkich mieszkańców, ale to głównie młodzież doceni zespół Indios Bravos i wokalistę Gutka, który tak na dobrą sprawę występuje, udziela się w przeróżnych innych też zespołach i hip-hopowych, i reggae, stąd też padł wybór na ten zespół. No i gwiazdą nie tylko tego dnia, ale gwiazdą całych obchodów Dni Inowrocławia, no będzie ostatnio fenomenalny zespół, czyli Lemon, nominowany i do Fryderyków.
i no, tak naprawdę wszystkie... w tej chwili cieszący się największą popularnością. Te wszystkie gwiazdy potwierdziły już obecność w Inowrocławiu. Tak. A zatem już możemy sobie rezerwować czas, aby właśnie w drugi weekend czerwca ten czas spędzicie w Inowrocławiu, w towarzystwie przyjaciół, znajomych, rodziny, przede wszystkim w oprawie bardzo dobrej muzyki z różnych gatunków. Chciałabym poruszyć też jeszcze jeden temat w naszym dzisiejszym programie, a mianowicie Inowrocław pojawił się na portalu społecznościowym. Myślę, że to duża niespodzianka, dla niektórych zaskoczenie i radość, bo wiele miast już ma swój profil na Facebooku. Inowrocław tak sobie odczekał trochę. Jak to się stało, że jest właśnie na portalu? No przede wszystkim potrzeba czasu, tak? Czyli to, że wszyscy w tej chwili obsługują Facebooka, są na portalach społecznościowych. Często pojawia się sformułowanie nie macie na Facebooku, nie istniejesz, tak? Stąd też nasza obecność. Profil nazywa się Miasto Inowrocław. Zachęcamy do klikania, polubić. Do polubienia. Oprócz tego, że będą tam ciekawostki tak naprawdę z pierwszej ręki, będą też konkursy, ponieważ często zdarza się tak, że kiedy zapraszamy danego artystę, przysyła on też w ramach promocji siebie ileś płyt do rozdania, ileś prezentów, gadżetów związanych z danym koncertem. Także wszystko to będziemy umieszczać i rozdawać. A zatem zachęcamy do odwiedzania profilu na Facebooku Inowrocławia, bo tam szereg informacji, szereg wiadomości. Właściwie majówka, o której mówiliśmy na samym początku, rozpoczyna taki cykl imprez kulturalnych w mieście. To, co się zmienia w kulturze w Inowrocławiu, to jaka jest jakość kultury, już możemy się powoli przekonywać. O to też pani chodziło jako naczelnikowi Wydziału Promocji Kultury, aby rzeczywiście poruszyć Inowrocław, żeby mieszkańcy się utożsamiali też z kulturą w mieście. No tak, przed nami tak na dobrą sprawę wielki sprawdzian, którym jest majówka, później Dni Inowrocławia, a później lato z radiem, o którym chyba jeszcze nie mówiliśmy. No właśnie, to będzie też bardzo duże wydarzenie. To będzie wydarzenie, które w kalendarzu imprez zastąpiło Noc Solennową i koncerty Grzegorza Turnała i jego przyjaciół. Umowa została już podpisana. Wiemy, że 25 lipca wystąpi w Inowrocławiu zespół Perfect, Rafał Brzozowski i zespół Loka. Czyli ostatni weekend lipca będzie pod znakiem bardzo dobrej muzyki w Inowrocławiu w miejscu Nocy Solanowej. Warto zapisać sobie w kalendarzu te daty wszystkie, o których dzisiaj mówiliśmy, bo nic tak nas nie odpręża i nie uspokaja, jak właśnie muzyka, piękne otoczenie inowrocławskich solanek, ale też myślę plenery. One mają to do siebie, że czujemy właśnie taką swobodę, że nie ma tego napięcia, nie ma tej sztampy, to wszystko sprawia, że mamy takie poczucie właśnie luzu trochę. Chyba tego nam wszystkim potrzeba. Pewnie, że tak. Jeżeli już mówimy o takim luźnym repertuarze, właściwie wręcz momencie do śmiechu, pośmiania się chwili takiej refleksji w sposób żartobliwy, to rzeczywiście pod koniec maja będzie kabaret pod Wirwigroszem. Wstęp wolny jest na kabaret, także serdecznie zapraszam. No, szczegóły oczywiście będziemy przekazywać w formie plakatów. A zatem, aby podsumować, majówka w Inowrocławiu pod znakiem reggae, hip-hopu, ale też wydarzeń patriotycznych i pikniku rodzinnego. Dni Inowrocławia dla każdego coś miłego, zarówno dla starszych, jak i dla młodzieży. Myślę, że to będzie takie spotkanie międzypokoleniowe, integrujące mieszkańców Inowrocławia i gości, którzy uzdrowisko w tym czasie będą odwiedzać. No i kabaret, który pozwoli nam się troszeczkę pośmiać i zdystansować. Dzisiaj w studiu gościłam naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, panią Agnieszkę Krząszcz i zapraszamy, aby śledzić profil na Facebooku, oczywiście polubić i na bieżąco komentować i udostępniać wiadomości z Inowrocławia. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję. Państwu dziękuję za spotkanie i do zobaczenia za tydzień.